Kolejny sezon przed nami, rozgrywki drugiej ligi siatkówki kobiet. Chełmiec Wodociągi Wałbrzych podejmować będzie Beniaminka tych rozgrywek, Polonie Łaziska Górne. Wiktoria Dynowska, ona rozpoczyna to spotkanie, rozpoczyna sezon 22-23 w Wałbrzychu. Dobra teraz praca blokiem, starają się tutaj grać skutecznie w obronie. Wałbrzyszanki są na pewno przygotowane do tego, by grać bardzo kombinacyjną piłkę. Tutaj na razie Dynowska krótko na środku. Prowadzenie Chełmca teraz znowu środkiem. Rzeczycka sprytnie to zrobiła. Jest odbiór tym razem w porządku. To wszystko przygotowane nad siatką. Za to blok. Oj, tutaj proszę zobaczyć, niezła ta zagrywka, sporo problemów. Zaraz zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się dalej kształtować w tych kolejnych minutach meczu. Świetnie teraz Olczyk, Pietraszewska. Tym razem Jochym na drugą stronę siatki. Jeszcze się udało tutaj Chełmcowi uratować sytuację, choć w tej chwili Polonia wpiła piłkę w powietrzu i atak po prostej. Ginę z błędu tak naprawdę tutaj po stronie Polonii i Mielczarek miała nie najlepszą piłkę na taśmie, a więc nie mogła tutaj zaatakować zbyt mocno. Gawlik przez plecy do Mielczarek, ta trochę tak sytuacyjnie. Serwis przyzwoity, Gezela z drugiej linii zatrzymany tutaj potrójnym blokiem, ale oczywiście deprymocjonować. Uważam, że tu Polonia naprawdę stara się jak tylko może najlepiej, aczkolwiek w tym konkretnym momencie bardzo, ale to bardzo pewnie gra. No a teraz ponownie Judyta Rzeczycka. Wiktor Jakubas. Teraz tutaj kapitalnie z drugiej linii Nichol Jochym. Tam końcówka dla Polonii bardzo udana. Teraz środkiem. Bardzo ładnie to wszystko przygotowały sobie. Gawlik kiwa. Podbita teraz jednak. No i tutaj środkiem starają się kończyć tę akcję rywalki. Urbanowicz technicznie, skutecznie. No i z wykorzystaniem palców bloku. Nichol Jochym. Kolejne bardzo dobre zagranie. Piłka wraca na stronę Chełmca. Ale bronią się świetnie teraz rywalki. I jeszcze jeden blok. I znowu Karolina Olczyk na siatce. Unić błędu. Jedna i druga drużyna z dużym, ale za to respektem do gry, a teraz ten blok, cały czas ten blok dzisiaj niemal perfekcyjnie, wręcz idealnie. Złudzenie optyczne. No teraz już na pewno. No i teraz spokojnie, Gawlik przez plecy, Olczyk z obiegnięcia. Takim oto stosunkiem setów i małych punktów Chełmiec Wodociągi Wałbrzych pokonuje Polonię Łaziska Górne. MVP, najlepszą zawodniczką tego spotkania jest Wiktoria Dynowska.